Zwycięstwem 4-0 nad czwartoligową Energią Kozienice zakończył się sparing piłkarzy KRZO 1929, przygotowujący pomarańczowo-czarnych do rundy wiosennej sezonu 2017-18. Bramki dla ostrowieckiego trzecioligowca zdobyli Michał Grunt, Tomasz Persona, Włodzimierz Puton oraz nowy nabytek klubu ze Świętokrzyskiej, były gracz łódzkiego Widzewa, Dawid Kamiński. Myślę, że na pewno poznajemy się z każdym sparingiem, z każdym treningiem, poznajemy się coraz bardziej. Powoli tą filozofię trenera staramy się wdrażać na boisku i myślę, że już to powoli widać. Zaczynamy wygrywać, dobrze wyglądamy motorycznie, jak na ten moment przygotowań. Wiadomo, że czujemy nogi, ale myślę, że dobrze to wygląda. Organizm zmęczony, czuć to, widać to na boisku, nie ma jeszcze takiej dynamiki, ale po to jest taki okres przygotowawczy, żeby w sezonie to wyglądało już dobrze i w meczu ligowym o punkty wyglądać jeszcze lepiej. Coraz lepiej to wygląda, wynik też fajny, strzelone bramki, dużo sytuacji, prowadziliśmy grę. No teraz cięższe sparingi, zobaczymy na tle lepszego rywala, jak to będzie wyglądało. Z gry zespołu zadowoleni mogą być już mocno stęsknieni za ligą kibice oraz sztab szkoleniowy drużyny. Jesteśmy teraz dosłownie po dzisiejszym sparingu w połowie tego obozu przygotowawczego takiego u siebie. Chłopcy codziennie dosyć ciężko trenują, bo to są zajęcia dopołudniowe i popołudniowe. We wtorek sparing, dzisiaj sparing. Także są to ciężkie treningi i jeszcze czeka ich tydzień taki ciężki trening. W środę wyjazd na mocny sparing do Widzewa. Także wskoczą nam też sparingi teraz z drugoligowcami. Będzie to później Siarka, później Stalowa Wola. Także jest to okres naprawdę ciężkiej pracy. Przygotowania do pierwszego meczu ligowego 2018 roku przebiegają bez zakłóceń. Przygotowania do rundy idą zgodnie z planem. Myślę, że drużyna będzie gotowa na rozpoczynającą się już lada moment, bo w zasadzie za 4 tygodnie rundę wiosenną trzecioligowych rozgrywek. Ten najcięższy okres już mamy za sobą, to był ciężki taki obóz dochodzący. No dało to w kość piłkarzom. Myślę, że teraz już troszeczkę z górki, jeśli chodzi o intensywność tych zajęć, będzie. Czekają nas, no myślę, że mocne, ciekawe sparingi z Widzewem Łódź, z Siarką Tarnobrzeg, lada moment również z drugoligową Stalową Wolą, Stalą Stalowa Wola. Także wymagający sparing partnerzy, no zobaczymy, jak na ich tle zaprezentuje się nasza jedenastka. Przypominamy, że swój pierwszy mecz w walce o ligowe punkty tego roku ekipa ze Świętokrzyskiej rozegra w Krośnie 10 marca, a już w najbliższą sobotę przy Kolejowej Ostrowczanie będą mogli pokazać się swoim fanom w kolejnym sparingu, w którym zagrają z drugoligową Siarką Tarnobrzeg. Początek tego spotkania o godzinie 11:00.